Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w drugiej części przeglądu aktualizacji 1.9. Tak jak zapowiadałem w pierwszym filmie, dzisiaj zajmiemy się zmianami w kombacie. Jest ich całkiem dużo i myślę, że ci, którzy nie obserwowali snapshotów, będą zaskoczeni. Tak więc bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do przeglądu. Pierwszą nowością, o której dzisiaj wam opowiem, będzie pojawiająca się od dłuższego czasu w modach druga ręka. Gdy tylko otworzymy inwentory, po prawej stronie naszej postaci będziemy mogli zauważyć nowy slot. Jest to właśnie slot drugiej ręki. Gdy włożymy do niego jakiś przedmiot, nasza postać będzie domyślnie trzymać go w lewej ręce, a po lewej stronie naszego paska pojawi się dodatkowy slot, w którym ten przedmiot będzie pokazany. Za pomocą klawisza F możemy szybko przełożyć item z prawej ręki do lewej i odwrotnie, a także zamienić przedmioty trzymane w obu rękach. Itemu trzymanego przez nas w lewej ręce możemy używać za pomocą prawego przycisku myszy, ale tylko wtedy, kiedy za pomocą tego przycisku nie możemy używać itemu, którego trzymamy w prawej ręce. Czyli przykładowo, gdy do prawej ręki włożę kill-off, a do lewej ręki włożę pochodnie, za pomocą lewego przycisku myszy będę kopał, a za pomocą prawego stawiał pochodnie. Jednak gdy zamiast kill-offa wezmę jakiś blok, za pomocą prawego przycisku nie będę stawiał pochodni, lecz zwyczajnie będę stawiał bloki. Możemy zmienić naszą główną rękę z domyślnie ustawionej prawej na lewą, wchodząc w opcję, następnie Skin Customization, a tam zmieniając opcję Main Hand z right na left. Jednym z powodów wprowadzenia drugiej ręki jest nowy item, czyli tarcza. Możemy ją stworzyć układając swojego rodzaju literę Y z desek w oknie craftingu, rozkładając w nim jedną sztabkę żelaza na środku górnego rzędu. Tarczą możemy blokować za pomocą prawego przycisku myszy. Zmniejsza to obrażenia, które otrzymujemy od ciosów wręcz o 66% oraz całkowicie niweluje obrażenia od ataków dystansowych. Tarcza nie broni nas jednak przed efektami rzucanych miksturek. Podczas blokowania tarczą nasza postać porusza się znacznie wolniej. Oprócz tego wraz z dodaniem możliwości blokowania tarczą została usunięta możliwość blokowania mieczem. Zużytą tarczę możemy naprawić w kowadle za pomocą desek. Na tarczę możemy także nałożyć wzór z dowolnego baneru. Od najnowszej wersji statyw alchemiczny do swojego działania potrzebuje zasilenia blaze powderem. Jeden taki blaze powder wystarcza na 30 użyć statywu. W aktualizacji 1.9 został dodany nowy rodzaj miksturek, czyli Lingering Potions, co po polsku oznacza przewlekłe mikstury. Żeby je stworzyć, jest potrzebny oddech smoka, który możemy albo zebrać z ziemi do butelek podczas walki ze smokiem, albo znaleźć w endowych dungeonach. Gdy zdobędziemy już oddech smoka, nowe miksturki tworzymy następująco. W statywie alchemicznym w miejscu składnika kładziemy smoczy oddech, a w pozostałe miejsca obojętnie jakie rzucane miksturki. Lingering Potions działają podobnie do tego, jak się nazywają. Są to miksturki rzucane, których efekt utrzymuje się przez kilka sekund w miejscu, gdzie upadły i jest nadawany wszystkiemu, co w tym czasie się tam znajduje. W najnowszej wersji Minecrafta zostały wprowadzone nowe rodzaje strzał. Jednym z nich są strzały posiadające efekt miksturki. Tworzymy je w następujący sposób. Na środku okna craftingu kładziemy dowolną przewlekłą miksturkę, a w pozostałe miejsca układamy strzały. Takie strzały zadają nieco mniej obrażeń, jednak na nasz cel nakładają efekt miksturki, z której zostały stworzone. Drugim nowym rodzajem strzał są strzały spektralne, które tworzymy w następujący sposób. Na środek okna craftingu kładziemy strzałę, a następnie z każdej strony obkładamy ją glowstone'owym pyłem. Taka strzała nakłada na nasz cel obwódkę, która przez chwilę jest widoczna przez wszystkie ściany. Co się jeszcze tyczy strzelania z łuku, została dodana animacja naciągania strzały na ikonce, która znajduje się na naszym pasku. Jednak najważniejszą w Minecrafcie 1.9 zmianą, jeżeli chodzi o kombat, jest zupełnie nowy system zadawania obrażeń wręcz. Pod moim celownikiem po każdym uderzeniu pojawia się odnawiający się pasek. Jest to pasek ładowania się siły uderzenia. Możemy także zmienić jego położenie, tak żeby pokazywał się on przy naszym pasku, tak to wtedy wygląda, oraz możemy zupełnie go wyłączyć. Od teraz, żeby jakimś narzędziem zadać pełne do niego przypisane obrażenia, musimy poczekać, aż całkowicie załaduje się jego siła uderzenia.
Przykładowo, za pomocą diamentowej siekiery maksymalnie możemy zadać 9 punktów obrażeń, lecz musimy czekać całą sekundę, aż atak w pełni się naładuje. Dokładne dane dotyczące obrażeń zadawanych przez narzędzia oraz ich cooldownów znajdziecie na Minecraftowej Wikipedii, do której link w opisie. Odnawianiu się siły uderzenia towarzyszy animacja jakby wyciągania danego narzędzia. Gdy zadamy jakiemuś mobowi lub graczowi obrażenia, pokaże się nowy efekt Particles w postaci serduszek, które obrazują, ile obrażeń zadaliśmy. W najnowszej wersji Minecrafta zostały dodane dwa ataki alternatywne. Alternatywny atak miecza, czyli sweep attack, różni się od tego zwykłego tym, że zadaje obrażenia kilku przeciwnikom naraz oraz nadaje im lekki knockback. Natomiast alternatywny atak siekierą, czyli crushing blow attack, polega na tym, że gdy przeciwnik broni się tarczą, mamy 25% szans na to, że jego tarcza zostanie unieszkodliwiona na 5 sekund. Zmieniony został także system armora. Od teraz każde 2 punkty obrażeń, które otrzymujemy, redukują nasz efektywny armor o 1 punkt. Zmiany nie ominęły także sztucznej inteligencji mobów. Od najnowszej wersji, gdy zombie nas goni, ma lekko uniesione ręce. Z kolei szkielet, gdy nas nie widzi, łuk i ręce ma opuszczone wzdłuż ciała, zacznie go dopiero naciągać, gdy nas zobaczy. Jest tego także specjalna animacja. Oprócz tego szkielet, gdy do niego podejdziemy, będzie się starał od nas odsunąć, by uniknąć otrzymania obrażeń, a także kiedy my od niego się odsuniemy, podbiegnie do nas, by mógł nas trafić. W najnowszej wersji Minecrafta moby nie będą w końcu wpadać na kaktusy. Ostatnią zmianą ściśle związaną z kombatem jest brak możliwości stworzenia złotego, zenchantowanego jabłka. Jeżeli chodzi zaś o właściwości tego jabłka, nadaje ono teraz efekt regeneracji 2 na 20 sekund oraz absorpcji 4 na 2 minuty. To już wszystkie zmiany związane z kombatem w update'cie 1.9, także jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę, napisać pozytywnego komentarza, a także udostępnić filmu znajomym. Jeżeli nie jesteś jeszcze moim widzem, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić następnych przeglądów. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!